Cześć, witam Cię na kanale Ciekawostki i inne dziwy. Niezbyt często pojawiają się u mnie na kanale informacje dotyczące Słowian, no ale muszę przyznać, że interesuje mnie ta tematyka, a szczególnie pochodzenie Słowian, więc co jakiś czas lubię o tym poczytać. Po natrafieniu na pracę profesora Janusza Piontka pod tytułem Etnogeneza Słowian jako problem badawczy w antropologii fizycznej pomyślałem, że podzielę się z Wami informacjami, które zebrał w swojej pracy. Autor zajął się w niej analizą wybranego obszaru, czyli dorzecza Odry i Wisły w okresie od późnej starożytności do czasów średniowiecza. Jest to cegiełka do tematu, czy Słowianie znajdowali się na naszych ziemiach od dawien dawna, czy przybyli tutaj znacznie później, tak jak twierdzi oficjalna historia. Jeżeli Ciebie też interesuje ta tematyka, no to zapraszam do obejrzenia całego odcinka. Praca ta, jak to napisał pan Piontek, jest próbą wyjaśnienia natury przekształceń, jakie mogły zachodzić na skutek zakłócenia procesu rozwoju społeczności ludzkich przez czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Jak zauważa autor, przekształcenia te były dosyć głębokie i w efekcie doprowadziły do powstania na tym obszarze nowego typu społeczeństwa, które śmiało można nazwać słowiańskim społeczeństwem protopolskim. Dotychczasowe próby archeologów dotyczące zbadania procesu wyodrębniania się właśnie i kształtowania Słowian opierają się na analizie przedmiotów wykonywanych właśnie przez te społeczności. Jedni archeolodzy uważają, że te odkrycia archeologiczne przemawiają za teorią autochtonicznego pochodzenia naszych przodków, no a druga część archeologów jest bliżej koncepcji alochtonicznej. Jak zapewne niektórzy wiedzą, antropologia fizyczna zajmuje się zróżnicowaniem cech biologicznych poprzednich populacji. No i gdy posiadamy odpowiednio liczny oraz zróżnicowany zbiór danych, no to można na ich podstawie podejmować próby właśnie oceny podobieństwa biologicznego między różnymi populacjami. Autor omawianej dzisiaj pracy zwraca nam uwagę na to, że badania społeczeństw pradziejowych i wczesnohistorycznych są prawie wyłącznie obszarem badań nauk humanistycznych. Na podstawie analizy prac archeologicznych, historycznych i językoznawczych dotyczących właśnie zagadnień etnogenezy Słowian, można dojść do wniosku, że antropologia fizyczna i inne pokrewne nauki przyrodnicze postrzegane są przez archeologów, którzy są, tutaj muszę dodać, że humanistami, jako ewentualne specjalistyczne analizy, będące jedynie dla nich wsparciem. No a i tak nie wszyscy chętnie z tego korzystają. Chodzi mi tutaj o tych właśnie archeologów. Profesor Piontek uważa, że są one bardzo często zamieszczane w opracowaniach humanistycznych jedynie w postaci aneksów. Jest to spowodowane ponoć tym, że na wczesnych etapach badań tego, jak powstali i skąd wywodzą się Słowianie, antropologia fizyczna musiała konkurować wraz z historią, archeologią i językoznawstwem w tworzeniu ogólnego modelu tego procesu. W drugiej połowie XX wieku zakres wiedzy biologów znacznie się poszerzył. Mam na myśli tutaj rozwój biologii populacyjnej, ewolucyjnej, a później biologii molekularnej. W efekcie spowodowało to, że mniej uwagi zaczęto poświęcać metodom interdyscyplinarnym. Zresztą podobnie jest i na styku archeologii i np. inżynierii. Archeolodzy nie konsultują się z ludźmi, którzy zajmują się od lat obróbką kamienia, wznoszeniem budowli itd. Wracając jednak do Słowian, to archeolodzy wciąż zajmowali się badaniem populacji pradziejowych, ale ograniczono, a później tak naprawdę całkowicie porzucono interdyscyplinarne podejście łączące właśnie archeologię oraz nauki biologiczne. W efekcie tego przedstawiciele antropologii fizycznej zajęli się swoimi zagadnieniami i problemami. Skupili się głównie na rekonstrukcji biologicznej historii populacji pradziejowych, i tych właśnie wczesnohistorycznych, o których też wspominałem. Te wspólne, łączone, czyli interdyscyplinarne badania były utrudnione m.in., jak sugeruje autor tej pracy, z powodu słów wypowiedzianych przez różnych przedstawicieli nauk humanistycznych. Podał też oczywiście kilka przykładów na podparcie swojego stanowiska. Archeolodzy, a przynajmniej część z nich, zastanawia się, na ile antropolodzy są w stanie wykazać rzeczywiste związki genetyczne między populacjami. Obawiają się, że wynikiem tych badań jest tylko przedstawienie podobieństwa morfologicznego bez możliwości wyjaśnienia jego przyczyn. podważają możliwość wykazania za pomocą tych metod rzeczywistych związków genetycznych między populacjami. Profesor Piontek podał przynajmniej kilka przykładów pokazujących, że historycy bez przekonania wypowiadali się właśnie o tej dziedzinie nauki. Niektórzy szli dalej i wprost krytykowali antropologię i statystyczne metody badawcze, które są właśnie stosowane w badaniach dotyczących zróżnicowania biologicznego osobników, jak i całej populacji. Inny polski badacz twierdził, że zarówno demografia, jak i antropologia są dziedzinami, których wnioski są obarczone zbyt wielką liczbą hipotetycznych, niesprawdzalnych założeń, żeby można było z tego wynieść jakieś argumentacje w pełni rozstrzygające. Rozumiem to podejście, no ale z drugiej strony ciekawe, co ten naukowiec powiedziałby o różnych wnioskach, które wyciągają jego koledzy po fachu egiptolodzy, no i na bazie tych niesprawdzalnych danych tworzą często niepodważalne z ich punktu widzenia teorie. Po prostu wyniki badań antropologicznych nie pasują do ich światopoglądów i wniosków, które wyciągnęli ze swoich badań. No a jak przecież uwagę zwraca na Piontek, współczesna antropologia fizyczna już od dawna wypracowała zbiór ujednoliconych pojęć, a także precyzyjnie zdefiniowane metody i narzędzia badawcze, które stosuje właśnie w celu badania tych interesujących ich procesów. Dzięki temu dane z wyniku badań różnych antropologów mogą być wykorzystywane w porównawczych analizach statystycznych. Nie ma więc tutaj obawy, że różni badacze z różnych krajów używają innych metod, przez co porównywanie wyników nie będzie prawidłowe. Inaczej to wygląda, jeżeli spojrzymy na nauki humanistyczne, gdzie występują różne szkoły. W efekcie zwolennicy różnych szkół stosują mniej lub bardziej odmienne metody, a także uzyskują inne wyniki. Archeolodzy wychodzą z założenia, że sami powinni dokonywać reinterpretacji wyników badań uzyskanych w ramach innej dziedziny, no i nadawać im sens historyczny. Patrząc na efekty i na ich założenia, typu wybudowanie Wielkiej Piramidy w ciągu 20 lat, to, że są pewni, że wniesiono ją dla Cheopsa i tak dalej, no to myśląc o tych rzeczach, śmiem wątpić, czy to faktycznie jest prawidłowa droga dla archeologii. Nie mając odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jakie posiadają na przykład antropolodzy, no to gdy archeolodzy interpretują sami te dane, no to mogą wiele rzeczy nie zrozumieć lub zrozumieć je na opak. Cały czas uważam, że archeolodzy powinni mieć znacznie bardziej interdyscyplinarne podejście do tematu właśnie badania historii. Jeżeli chodzi o antropologię fizyczną, to badają oni szczątki kostne, ponieważ ciekawi ich kilka aspektów, takich jak na przykład badanie różnych zjawisk i procesów biologicznych, które miały wpływ na zdrowie badanych populacji. No inaczej mówiąc, badają oni stan zdrowia, warunki życia właśnie poprzednich populacji. Profesor Piontek zwrócił też uwagę na to, że wielu historyków i archeologów zaakceptowało dogmat, według którego w porównaniu z innymi populacjami z okresu końca starożytności, no to wczesnych Słowian charakteryzowało ubóstwo i bardzo niski poziom kultury materialnej. Innym dogmatem historyków jest to, że według nich istniały pustki osadnicze w dorzeczu Odry i Wisły między późną starożytnością a wczesnym średniowieczem. Na przestrzeni ostatnich wielu lat testowano różnego rodzaju hipotezy, które dotyczyły pochodzenia i rozprzestrzeniania się Słowian. Antropolodzy weryfikowali swoimi metodami hipotezy stawiane przez innych antropologów, ale także te, które podnieśli przedstawiciele nauk humanistycznych, takich jak archeologia czy językoznawstwo. Teraz chciałbym wymienić kilka nazwisk, które są wspominane w omawianej pracy. Jeden z polskich antropologów, Jan Czekanowski, wychodził z założeniem, że antropologia fizyczna w badaniach etnogenetycznych za jeden z celów powinna sobie stawiać dostarczanie opisów biologicznych grup ludzkich, no a także określanie różnic biologicznych między właśnie różnymi grupami ludzkimi. Powinni oni wraz z przedstawicielami innych nauk brać udział w interpretacji przyczyn powstawania tych różnic. Pan Czekanowski opublikował wyniki badań w latach 50. i 70. XX wieku. Uważał on, że jego badania uprawniają go do uznania, że źródła antropologiczne dokumentują ciągłość zaludnienia obszaru między Bałtykiem a Sudetami i Karpatami od neolitu aż po czasy teraźniejsze. W 2007 roku i 2008 panowie Dąbrowski i Piontek przedstawili wyniki badań dotyczące właśnie zróżnicowania antropologicznego populacji ludzkich z dorzecza Odry i Wisły. Ich badania dotyczyły okresu, w którym większy lub mniejszy wpływ na tę ziemię mieli Rzymianie. Badania te obejmowały również okres wczesnego średniowiecza. Do analizy wykorzystali oni bardzo czułe metody analizy odległości biologicznej między populacjami oraz nowoczesne metody analizy wielocechowej, tak zwaną metodę składowych głównych. Kolejną osobą, o której wspomniał w swojej pracy pan Piontek, jest polski antropolog i archeolog Wojciech Koćka, który wykazał, że wspólnota praindoeuropejska ukształtowała się na bazie naddunajskich plemion w obszarze Europy Środkowo- i Środkowo-Wschodniej. Wyodrębnić się one miały według tego badacza w III i II tysiącleciu przed naszą erą. Miało to nastąpić w efekcie krzyżowania się tej ludności z grupami rybacko-myśliwskimi, które stanowiły główną grupę etniczną Europy. Jeżeli chodzi o protosłowian, no to mieli się oni wyodrębnić na obszarze dorzecza Odry i Wisły. Wykazali to państwo wiercińscy, stwierdzili oni, że neolityczna ludność zaliczana do kultury trzcinieckiej mogła należeć do zbioru populacji antropologicznie wyjściowych właśnie dla słowiańszczyzny. Ludność ta mieściła się w dorzeczu Odry i Wisły. Według Andrzeja Wiercińskiego te wspomniane badania wskazują na prasłowiański charakter ludności kultury trzcinieckiej i kultury łużyckiej oraz dodatkowo są dowodem na kontynuację ludnościową na ziemiach polskich, a więc od kultury trzcinieckiej poprzez kulturę łużycką aż do okresu wczesnego średniowiecza. Trochę później, bo jakoś w latach 80. XX wieku, pani Gładykowska-Rzeczycka i Różonowski, krótko mówiąc, analizowali podobieństwo biologiczne ludności kultury wielbarskiej, a więc tej z okresu rzymskiego, no i porównywali ją do ludności z okresu wczesnego średniowiecza, która zamieszkiwała Europę Środkową oraz Europę Północną. Dodatkowo ustosunkowali się również do tematu pobytu Gotów w okolicy Wisły. Oni, ani też kolejni badacze, nie stwierdzili w badanych kulturach antropologicznych śladów świadczących o pobycie na polskich ziemiach Gotów. Do podobnych wniosków doszedł pan Koćka na podstawie przeprowadzonych przez siebie analiz, a analizował on różne materiały szkieletowe. Inni badacze z Polski w latach 90. również nie potwierdzili teorii archeologów o obecności ludów germańskich na naszych ziemiach, przynajmniej na terenach polskich, które badali. Teraz krótko na temat stopnia zróżnicowania biologicznego pomiędzy Słowianami wschodnimi a Słowianami zachodnimi. Antropolodzy fizyczni dysponują bardzo bogatą kolekcją szkieletów, które pochodzą od różnych plemion zamieszkujących ziemię zwane wschodnią i zachodnią słowiańszczyzną. W badaniach tych różnych populacji wykorzystano 10 pomiarów czaszki, a macierz odległości biologicznych uporządkowano metodą Warda. Oponenci, a więc archeolodzy i historycy, którzy należą do zwolenników tzw. alochtonicznej hipotezy, zakładają, że na tereny dorzecza Wisły i Odry populacje Słowian przybyły dopiero jakoś w V lub VI wieku naszej ery. No i mieli tutaj dotrzeć właśnie z ziem Słowian wschodnich. Według tej hipotezy rozdzielenie się Słowian wschodnich od Słowian zaludniających Europę Środkową nastąpiło stosunkowo niedawno. Jednak zwolennicy przeciwnej teorii, a więc tego autochonicznego pochodzenia Słowian, w tym właśnie profesor Piontek, stawiają ciekawe pytania. Jednym z nich jest to, dlaczego Słowian zachodnich i wschodnich odróżniają dosyć wyraźne różnice w budowie morfologicznej szkieletu. Jeżeli migracja wyglądałaby tak, jak upierają się oponenci, a więc stosunkowo niedawno, no to te różnice są duże, jak na tak stosunkowo krótki czas. Oczywiście krótki czas w skali przemian mikroewolucyjnych. Drugie pytanie dotyczy Słowian zachodnich, których populacje zasiedlały w podobnym czasie obszary dzisiejszej Polski, Czech, Słowacji, no i z badań wynika, że wykazują one zróżnicowanie regionalne. Gradient zmienności morfologicznej biegnie tutaj z obszarów południowych, a więc od Czechów, Morawian i Słowaków, aż ku wybrzeżu Bałtyku, gdzie mieszkali Mazowszanie, Wielkopolanie i Pomorzanie. Profesor Piontek uważa, że patrząc na to z biologicznego punktu widzenia, to można to wytłumaczyć jedynie wtedy, jeżeli te badane populacje zamieszkiwały już od długiego czasu te obszary, na których odkryto opadane cmentarzystka. W takiej sytuacji te regionalne różnice w cechach biologicznych między zbadanymi populacjami wywołane zostały przez czynniki kształtujące zmienność mikroewolucyjną. Inaczej mówiąc, mieszkali oni wszyscy w nieco innych warunkach, no i w efekcie przystosowali się do tych lokalnych warunków środowiskowych. Powszechnie historycy i archeolodzy uważają, że wczesnych Słowian cechowało ubóstwo, no i ogólnie bardzo niski poziom kultury materialnej. Chodzi tutaj na przykład o poziom życia, który cechował te populacje w porównaniu do tych na przykład antycznych. Populacje Słowian miały przybyć między dorzecze Wisły i Odry po upadku świata starożytnego około V i VI wieku naszej ery i mieli oni ze sobą zabrać jedynie ubogie wyposażenie materialne. Do takich wniosków doszli oni, tak jak mówiłem, badając przedmioty odnajdywane najczęściej na cmentarzach i należące według archeologów do ludności kultury welbarskiej i kultury przeworskiej oraz z okresu wczesnego średniowiecza. Te znaleziska stały się podstawą do formułowania różnych narracji i ogólnień. Oczywiście nie wszyscy archeolodzy mają tego typu myślenie i na przykład archeolog Lech Leciejewicz uważał, że jeśli porównamy ze sobą inwentarze zwykłych osiedli należące do ludności z okresu starożytnego i wczesnego średniowiecza, no to te różnice między Słowianami a innymi ludami okazują się znikome. No a gdy spojrzymy jeszcze i porównamy standard życia, w jakich ci ludzie żyli, to Słowianie wypadali tutaj nawet i lepiej. Współcześni antropolodzy fizyczni posiadają różnego rodzaju metody, które wykorzystywane są do oceny wpływu warunków życia na rozwijający się organizm człowieka. Antropolodzy potrafią więc ocenić standard życia i zdrowia badanych populacji. Można w ten sposób zweryfikować poprawność wniosków wyciągniętych przez archeologów. W celu wykonania badań należy przeprowadzić na przykład analizę częstości występowania wyznaczników stresu środowiskowego u badanych populacji, a także rekonstrukcję warunków życia i stanu biologicznej populacji. Te wszystkie przeanalizowane dane w efekcie wskazały, że cechy biologiczne na szkieletach ludności z okresu późnej starożytności i z okresu wczesnego średniowiecza wskazują na to, że poziom przystosowania ludzi w tym okresie był podobny. Antropolodzy z innych krajów badających populacje, które zamieszkiwały tereny dzisiejszych Czech, Chorwacji, Serbii czy Słowacji, również doszli do takich samych wniosków. W dalszej części swojej pracy Piontek wymienia najważniejsze według niego paradoksy archeologii. Pierwszy z nich polega na tym, że archeolodzy przyjmują założenie, według którego duża ilość przedmiotów znajdowana w poszczególnych osadach czy cmentarzach świadczy o dużej zamożności społeczeństwa, no i automatycznie mała ilość wytworów kulturowych świadczyć ma niby o ubóstwie materialnym tychże społeczeństw. Kolejnym paradoksem według Piontka jest to, że datowanie archeologiczne na podstawie znalezionych starożytnych przedmiotów wydaje się nie odzwierciedlać prawdziwej chronologii tych obiektów czy znalezisk. Dlatego ma nie nadawać się do ilościowej oceny dynamiki zmian w wielkości i strukturze populacji ludzkiej. W XXI wieku powstają kolejne opracowania antropologów, wykorzystują w nich nowe materiały szkieletowe z dorzecza Odry i Wisły. Dodatkowo wzbogacają liczbę materiałów porównawczych. Przedstawiciele antropologii fizycznej sformułowali kilka wniosków na podstawie swoich obserwacji i analiz. Żeby nie nadinterpretować i nic nie przekręcić, przeczytam po prostu wnioski, o których mówi pan Piontek. I tutaj pierwszy. Pod względem budowy morfologicznej czaszki populacje zaliczane do kultury wielbarskiej i kultury przeworskiej nie różniły się między sobą biologicznie w zakresie badanych cech fenotypowych. Wniosek numer 2. Populacje z okresu późnej starożytności zaliczane do kultury wielbarskiej i kultury przeworskiej pod względem budowy morfologicznej czaszki nie różnią się także od populacji Słowian zachodnich, natomiast ich podobieństwo do grup germańskich jest niewielkie. Trzeci wniosek. Podobieństwo biologiczne populacji ludzkich zamieszkujących dorzecze Odry i Wisły od epoki brązu do okresu średniowiecza jest bardzo wysokie. A więc badania antropologiczne zaprzeczają tezie archeologów dotyczącej tego, że na obszarze dorzecza Odry i Wisły między okresem rzymskim a wczesnym średniowieczem wystąpił okres wyludnienia. Mało tego, badania antropologów wykazały coś całkowicie przeciwnego. Pokazują one, że występowała tutaj ciągłość osadnicza i między populacjami z okresu starożytności i okresu wczesnego średniowiecza podobieństwo biologiczne jest bardzo duże. A więc no, nie można tutaj zbytnio mówić o jakiejś wymianie ludności, tak jak to nam wmawia oficjalna historia. Przynajmniej tak to wynika z tych badań antropologów. Inaczej mówiąc, ich badania nie wskazują na to, że obszar dorzecza Odry i Wisły był opustoszały po emigracji plemion germańskich w okresie wędrówek ludów. Nie wskazują one również oczywiście tego, że po tej domniemanej właśnie migracji ludów germańskich tereny te zostały zasiedlone przez populację Słowian dopiero w V czy VI wieku naszej ery. Przedstawiciele antropologii fizycznej na podstawie swoich obserwacji są zdania, że Słowianie zachodni, którzy zamieszkiwali dzisiejsze ziemie Polski, wyraźnie różnili się pod względem cech morfologicznych szkieletu od ludów germańskich, które zamieszkiwały Europę Środkową. Ta różnica widoczna jest także, gdy porównamy tych Słowian z ludźmi zamieszkującymi Skandynawię w okresie średniowiecza. Badacze ustalili jeszcze, że Słowianie zachodni pod względem cech morfologicznych szkieletu, no podobnie jak w przypadku analiz zróżnicowania markerów genetycznych we współczesnych populacjach, placują się centralnie w Europie Środkowej. Zajmują więc miejsce pomiędzy grupami germańskimi z jednej strony, a grupami Słowian wschodnich z drugiej strony. Ludy, które zamieszkiwały tereny Polski w starożytności i zaliczane archeologicznie do kultury wielbarskiej i kultury przeworskiej, wykazują największe podobieństwo biologiczne do średniowiecznej populacji Słowian zachodnich. Dodatkowo, populacje żyjące na tym obszarze w okresie rzymskim wykazują natomiast największe podobieństwo biologiczne do średniowiecznej populacji Słowian. Wyniki prowadzonych badań antropologicznych ujawniają więc, że na obszarze zajmowanym przez Słowian zachodnich i Słowian wschodnich była cały czas ciągłość właśnie występowania tych populacji. Oczywiście badania z zakresu antropologii fizycznej nie mogą samodzielnie i jednoznacznie rozstrzygnąć tematu pochodzenia Słowian, no ale badania te pokazują, że żeby archeolodzy byli w stanie zbudować rzeczywisty obraz historii, to potrzebują współpracy z antropologami fizycznymi, ale także z biologami molekularnymi czy lingwistami. No niestety, nasza historia jednak budowana jest często przez ludzi, którzy mają inne podejście do tego tematu, są bardziej zaborczy i uważają, że wiedzą najlepiej. No to w tym odcinku to będzie już wszystko. Mam nadzieję, że odcinek Ci się podobał, dowiedziałeś się czegoś nowego i Cię nie zachnudziłem. Za tydzień wydaje mi się, że ponownie poruszymy temat starożytnego Egiptu i chciałbym Wam pokazać, że jeżeli chodzi o starożytny Egipt, to jest tam więcej rzeczy i aspektów, które wskazują, że posiadali oni naprawdę dużą wiedzę i nie będzie tutaj mowy o budowlach, tylko tak naprawdę o wiedzy medycznej albo na pograniczu właśnie medycyny, biologii i tak dalej. Jeżeli jesteś ciekawy tego tematu, a jeszcze nie subskrybujesz kanału, to zachęcam właśnie do zrobienia tego i kliknięcia w dzwoneczek, dzięki czemu nie przegapisz tego i następnych odcinków. Dziękuję za wysłuchanie, do usłyszenia za tydzień, na razie, cześć.